is with us! Hej, z tej strony Mruk, witam was w kolejnym odcinku z gry Assassin's Creed Valhalla i moi drodzy, kontynuujemy zbieranie bogactw, artefaktów i tajemnic z Nottinghamshire. Aktualnie udajemy się do artefaktu, który jest jakieś 300 metrów od nas. Tylko musimy wydostać się tutaj z Hampton. Bramę już widać. Także dosiadamy naszego konia i ruszamy. I co my tutaj mamy? Pewnie rzymski artefakt. Opuszczona biblioteka, no proszę. Okej, jeden wąż zlikwidowany. No, w ogóle mnie to nie dziwi, nie? Że coś tam blokuje z drugiej strony. No i zdobyto mapę skarbu, fajnie. Cieszę się. Czyli co, tym artefaktem była mapa skarbu, tak? Okej. No to teraz ruszamy tutaj po tą tajemnicę. Odznaczę sobie tylko tutaj, bo byłem sprawdzić tutaj tą okolicę, aby ją odkryć, bo pozostała ona nieodkryta, żeby się upewnić, że nic tam nie zostawiliśmy. My tu mamy jakąś gierkę Warloga w tym mieście, gdzieś chyba była, co? Może i nie. Nieważne, sprawdzę to poza odcinkiem. Jedzi nasz koń, ruszamy dalej. Jeszcze sporo rzeczy nam tu zostało do zrobienia. No i pomału zbliżamy się już do tej tajemnicy. Co to będzie? Ten symbol znowu? Możliwe, że tak, głazy. To zobaczmy, jak to ma wyglądać. Thank you.
The Kingdom of Bernicia and Elvind have granted me the right to worship here by Edict of Yopa of Bernicia. The Nephilim were the only race with the strength to have moved such pillars, with the power of the Lord behind them. But what were they guarding against? Did you command them, Lord? Was it for the sin of people of other times? Was it to keep the demons out? Ciekawe. To nam też nic nie da. What have we here? Nie, no ewidentnie Eivor tam coś chce. Coś przesłania twój widok, przez co nie możesz zobaczyć całego symbolu. Niezła podpowiedź. No dobrze, tą tajemnicę mamy z głowy, to teraz co tutaj jest jakiś, widzę. Tutaj jest, widzę jakieś bogactwo, to ruszajmy po to. Czyżby tam był jakiś najazd do wykonania? Chyba tak. Oczywiście Eivor nie chce współpracować. Dobra, tego pana sobie załatwiliśmy. I ewidentnie jest tu jeszcze jakieś bogactwo gdzieś ukryte. Tutaj pod nami. Tu jest, patrzcie. Dobra, obejrzymy to sobie od góry. Następne jest tutaj. Co nam tu pokazywało? Zostawiliśmy pułapkę. Coś tam podejrzewają. Zrobił się jakiś lekki popłoch.
Raczej nas nie wykryli, bo nie mają skąd. Idzie tu jakiś ziomeczek. Poczekamy, zobaczymy, co się wydarzy. Dobra, pan zdjęty. Trafiłem. Kurde, on tu idzie. Dwa niedźwiedzie się wydostały. Zobaczymy, co będzie tu się teraz działo. Tu jest skrzynia, zobaczcie. Dziadki się nimi zajmą. Troszkę zrobiło się teraz niebezpiecznie. Wszyscy chyba już zostali zlikwidowani. Ale sobie jakoś tam dotrzemy. No, jest tutaj ta skrzynia. Sztaba Wolframu i w zasadzie tu już wszystko jest zrobione i od razu sobie podlecimy tutaj. I możemy się stąd śmiało wydostać. Czysto, czysto. Nawet nikt nie wiedział, że tam byliśmy. No i zbliżamy się do kolejnych bogactw. A chyba są dwa, jak dobrze widzę, chyba że jeszcze jakieś mniejsze się odkryją. Świetlik, widziałem,
przeleciał nam po drodze. I co? I tu majstrów też musimy pozdejmować. Nie jakieś sokole oko. Musimy jednak troszeczkę zejść na dół i wykorzystać drabinę. Tak, tego tam sobie zdejmiemy. Jeden. Drugi. Trzeci. I czwarty. Piąty. Okej, nie będziemy do tego strzelać, a za to strzelimy do tego, o ile go trafimy. Ten dostał, dobra. Kolejny. Wszyscy. O, tutaj troszeczkę jeszcze ich jest, ale to nie szkodzi. Okej, nikt chyba się więcej nie zorientował. Idą tu kurde za nami. Dobra, niestety nas zdemaskowali, musieliśmy go zlikwidować. Idziemy teraz po ten klucz. Kolejny nie żyje. Do widzenia. Dobiliśmy płaszcz mentora. O kurde, tutaj jest sporo tych rzeczy. Tutaj jedno bogactwo widzę było po drodze. No dobra, to zbieramy. To tutaj mamy. Jest mniejsza skrzynia, to mamy zebrane. Gdzie są pozostałe? W tamtym kierunku gdzieś. Okej, coś tam widać. Dosyć już tych podchodów, kurde, bo nie chcę mi się z nimi bawić. Ah!
sztaba Wolframu zdobyta. Przestań, majster. I pozostało nam jeszcze tutaj to i to. Nawet nie potrafią we mnie dobrze trafić. Dobra, możemy się stąd zawijać. Wszystko stamtąd zebraliśmy wszyściutko. Fantastycznie. Co, oni mnie gonią? Nie, po prostu tu pełno ich w tych lasach jest. Tu następna jakaś ekipa. Dobra, mamy ich z głowy, uderzamy teraz gdzie? Tu po ten artefakt. Nawet z nimi się nie bijemy, bo to nie ma najmniejszego sensu. Co tutaj mamy ciekawego? Obiegnijmy to sobie dookoła. To jest przeklęte miejsce, bo już widzę, jak Ivor idzie. Oczywiście Ivor nie chce wejść. Ale widzę, że dostaniemy się tutaj w ten oto sposób. Było tu wejście, zobaczcie. Oj, Ivor, Ivor. Mamy to z głowy. Drzwi otwarte, czy jest tu coś jeszcze? Nie ma. Więc ruszajmy do tajemnicy. Las Sherwood. No proszę, może to gdzieś Robin Hood będzie. O, to chyba będzie jakiś pojedynek. Być może tak. For Odin, for Thor, for Thre,
Freya and the Valkyries and the saggy breeches. Hail, warrior. Are these wetlands your longhouse, your meat hall? This is a Drengar's ritual chamber. I am Skeghold, pledged to Ragnar Lothbrok in hugger and body, iron and soul. I seek one willing to take the ritual and engage me in combat to the death. I understand. For an opponent, you could do worse than me. Join me then in Drengar Seder. Ragnar taught it to me at Uppsala for 9 moons, and I never stopped. I will only fight one who enters my frenzy. For if we are not in the same state, I will have an unfair advantage. What is the potion then? Mead and rotten bread? A sacred ale of high volatile spirits and Thor's fungus, the Ammonita Muscaria. Ragnar and I would quaff this great elixir before each new raid. I often saw him transcend the laws of battle. Drink of the brew that bubbles here in my pot. Then we will enter the frenzy together, and only one of us will leave. For Odin, for Thor, ciekawe. And the Valkyries, and the saggy breeches. Gdzie ten jej kociołek? Tam, aha. Nie, to jakaś skrzynia jest. To była skrzynia, a nie jej kociołek. Ach, tam jest kociołek, dobra. No i co? You fought well, and our journey was fair. Now yours continues. Now I transcend. Farewell. It is my turn to see the god of poetry. No i dobra, udało się załatwić kolejną tajemnicę i teraz sobie ruszymy gdzie? Tu po ten artefakt. Od razu dokonamy tam synchronizacji. I pozbieramy te bogactwa, które tam są. I zobaczymy, co nam tu się odkryje zaraz. No i zaraz jesteśmy. Będziemy musieli się, widzę, sporo wdrapać. Chyba, że jest tam jakieś wejście. Od dołu może też tak być. A dobra, wdrapmy się. I tutaj jest, widzę, rzymski artefakt. Kamera, widzę, świruje. Mamy i rzymski artefakt, to co? A gdzie te bogactwa, co tu miały być? Gdzieś wyżej? Tak. I tak udajemy się wyżej, bo musimy synchronizować teren. Więc wszystko pasuje. I te ruiny też są takie standardowe, nie? Podobne wszystkie, jedne do drugich. To już są takie schematy. Dobra, gdzie my musimy się wdrapać, żeby to synchronizować? Pewnie gdzieś tutaj zakładam. A, tam była drabina, okej. Okay. Może sobie to podpalimy. Niechaj się pali.
No i mamy synchronizowane i tutaj coś nam się jeszcze, zobaczcie, odkryło. Tu i udamy się tu. Jeden znacznik, widzę, nam znikł. Raz, dwa, trzy. Tak, to zróbmy. No, dosyć konkretny był ten skok wiary. Trzeba przyznać. Fajna muzyczka w tle. No i jesteśmy na miejscu, gdzie to bogactwo. Dobra, nie mam czasu z nimi się tutaj zabawiać. Ciśniemy dalej. Mamy naszego konika, także ruszamy. Dobra, na horyzoncie mamy już pierwsze z zaznaczonych bogactw. I będziemy musieli wbić do domku. Ale mnie zaskoczyli, kurde. No, otwarte. Tam jeszcze jeden jest. Wkłada, ej, wora jakąś maczugą. Nieźle. Eivor, ty brutalu. Dobra. Ciśniemy dalej. To byli ci Piktowie, czy kto to był? To kolejny obóz. Dobra, dawajcie to bogactwo i spadam stąd. Dobra, zanim się majstry zorientowały, gdzie jestem, mnie już tam nie było. I teraz ruszamy tutaj. Dostaniemy się przez rzeczkę. Znowu jakiś wilk. Dużo strasznie zwierzyny tutaj wszędzie. No i co my tutaj mamy do zrobienia? Zobaczmy.
Okej, tu chyba wejdziemy do góry. Tak jest. I tutaj jest artefakt gdzieś. Gdzieś jest, lecz nie wiadomo gdzie. Pod wodą. Tlenu nam chyba wystarczy, co? Mamy i teraz tylko się wynurzyć. Dobra, teraz musimy się dostać do góry. Co się udało? Tak, musieliśmy tak to zrobić, bo Eivor nie chciał współpracować. I tu jest kolejna skrzynka. No i mamy to. Co nam zostało? No, dużo nam już tego nie zostało. No dobra, moi drodzy, byłoby to tyle w dzisiejszym odcinku. Ja zapraszam Was na kolejne przygody Eivora. Do kolejnego odcinka. Trzymajcie się, cześć.